Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Prosimy już naszych gości o ciszę. Nasi artyści gotowi. Moi drodzy, chciałabym Was wszystkich bardzo serdecznie powitać na dzisiejszej uroczystości, która jest taką uroczystością, podczas której będziemy żegnać naszych zerówkowiczów, którzy doszykują się już do pójścia do szkoły, do pierwszej klasy. Nie tak dawno witaliśmy się we wrześniu, a tu już jest czerwiec, koniec roku szkolnego, przeleciał nam czas bardzo, bardzo szybko. A my wraz z pięciolatkami, które również towarzyszą sześciolatkom podczas tego roku szkolnego, zapraszamy Was do krótkiej części artystycznej. Witamy przybyłych gości, motylki, biedronki, panią dyrektor i wszystkie przedszkolne ciocie. Chociaż jestem mały, do pożegnania starszaków panie mnie wybrały. Do widzenia wam, starszacy. Bądźcie w szkole grzeczni, mili i pamiętajcie, abyście nam wstydu nie zrobili. Niech wam w szkole jak w przedszkolu słodko płyną chwile. A już za lody podrośniemy, za wami do szkoły pobiegniemy. Tańca i humoru życzą dzieci wam w przedszkolu. Kiedy będzie wolny czas, prosimy, odwiedźcie nas. Brawo!
radością i pełni radości serdecznie witamy zebranych tu gości. Dziś po raz ostatni wystąpimy dla Was, dlatego prosimy o ogromne brawo. Niedawno tu przyszliśmy z niepewnością, jak to będzie. Teraz trudno nam się rozstać, bo przyjaciół mamy wszędzie. A dopiero była jesień. Poznawaliśmy przedszkole, koleżanków i kolegów, bawiąc się wspaniale w szkole. Czas by szybko nam upłynął, nic nie poradzimy na to, aż gdy urósł by dorosł, w kalendarzu już jest lato. Yes!
stąd ziemi. Na wodzie jest przed nami, lecz wierzymy mocno w siebie, wszak jesteśmy starszakami. My starszacy dobrze wiemy, że się skończył pewien etap i z oddali już widzimy, że na nas wszystkich szkoła czeka. Już niedługo szkolne progi wiarą siebie przekroczymy. Taką wielką pewność siebie my w przedszkola wynosimy. Chcemy bardzo podziękować za naukę, wychowanie. Pamięć o przedszkolnych latach już na zawsze w nas zostanie. Dyplom, ponieważ przez całe 10 miesięcy pięknie realizowaliście program, projekt matematyczny pod tytułem Matematyka w zabawie ukryta. Każde z tych 10 zadań wykonaliście wzorowo na szóstkę z koroną i z kwiatuszkiem. I ja dzisiaj chciałabym Wam wręczyć dyplom z tego tytułu. Jesteście gotowi? To zapraszam Tymur Bondar. Proszę bardzo. Weronika Rybina. Miłosz Wilkosz. Agnieszka Świtoń. Kacper Szczyrk. Julia Płóciennik. Kuba Mierzba.